Miło Państwa powitać. Moim gościem jest pan Wiesław Szczepański, radny sejmiku województwa wielkopolskiego. Witam serdecznie. Witam panią, witam państwa. No to rozpocznijmy od wczorajszej uchwały podjętej przez Radę Miejską. Radni wyrazili wolę przejęcia Centrum Kultury i Sztuki, w którym miałby powstać Teatr Miejski. No i teraz krok następny należy, czy ruch następny należy do sejmiku. Tak, ruch należy do sejmiku. Myśmy to już mieli na posiedzeniu sejmiku, na poprzednim. Jak Państwu przypominam, to na wniosek również miasta ten punkt został zdjęty z porządku obrad z uwagi na to, że miasto było niegotowe albo radni nie podjęli takiej uchwały. No, z tego, co dowiaduję się z mediów, z informacji, ta zgoda miasta jest warunkowa i to rodzi również wątpliwości do tego, w jaki sposób będziemy procedować w poniedziałek nad tym projektem, dlatego że my w tym projekcie mamy zapisaną kwotę 1 100 000 zł. Ta kwota jest już wpisana w wieloletnią prognozę finansową, więc ta uchwała dotycząca wniosku o to, aby to się znalazło, no jest w pewnym części bezprzedmiotowa, choć ona powoduje zwiększenie dla Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wydatków na przełomie roku 2016-2025 o 3 miliony złotych, prawda? Bo to jest 300 tysięcy razy 10 lat. Tam mamy wpisane kwotą w wieloletniej prognozie 11 milionów złotych. No, teraz to będzie musiało być 14 milionów. Projekt budżetu został przygotowany. W związku z tym w tym projekcie budżetu jest wpisana kwota 1 100 000. Do tego projektu mieliśmy po drodze jeszcze dwie autopoprawki. No i rodzi się teraz po prostu pytanie, czy pan marszałek zgodzi się wprowadzić kolejną autopoprawkę do projektu budżetu, który będzie jutro głosowany, poniedziałek głosowany, a więc poprawkę, która zwiększa de facto wydatki sejmiku w części kultura o kolejne 300 tysięcy złotych, no, kosztem najprawdopodobniej rezerwy budżetowej, dlatego że określona rezerwa kilkumilionowa została zatrzymana z przeznaczeniem na kwoty dotyczące dofinansowania projektów unijnych. Ale może lepiej wprowadzić autopoprawkę, pozbyć się problemu, pozbyć się Centrum Kultury i Sztuki i problem i instytucje przerzucić na samorząd. Będzie pytanie, czy problem instytucji kultury dla marszałka jest tak duży, czy tak mały, że 300 tysięcy to jest dla niego dużo czy mało. Przy budżecie sejmiku rzędu 1 150 000 000 to nie są duże pieniądze. Te 300 tysięcy złotych to jest nawet nie jeden promil. Natomiast oczywiście można sobie po prostu powiedzieć, na ile po pierwsze marszałek będzie zdeterminowany pozbyć się tej instytucji i zgodzić się na to, żeby jednak zwiększyć wydatki o kolejne 300 tysięcy. Budżet, jaki pan wspomniał, będzie także tematem tej poniedziałkowej sesji. Tak, dlatego że myśmy odbyli pierwsze czytanie, przypominam, rozmawialiśmy tutaj. W tej chwili ten budżet został dwukrotnie skorygowany, wydatki są większe o prawie 100 milionów złotych od tego, co było pierwotnie, czyli zakładaliśmy 1 100 000, teraz będzie prawie 1 200 000. Oczywiście również dochody są większe, no ale jednocześnie w tym budżecie zapisujemy, że ponad 100 milionów będziemy musieli wypuścić obligacji, które będą pokrywały ten deficyt budżetowy. Oczywiście w tym projekcie są pieniądze przeznaczone dla naszego regionu, jak już mówiłem, na kwestie inwestycyjne, jeśli chodzi o szpital, zarówno w Lesznie, jak i Kościanie. Nie ma żadnych środków inwestycyjnych na szpital w Osiecznej. Być może jest to pokłosie tej próby łączenia ze szpitalem wojewódzkim. Są pieniądze na utrzymanie jednostki kultury, jakim jest Muzeum w Lesznie. Są na Centrum Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia Nauczycieli. Również na inne działalności, które są tutaj prowadzone, na wsparcie gmin w zakresie dróg utwardzonych, no i inwestycje drogowe. Z tym, że inwestycje drogowe dopiero w roku 2017, to jest droga między łącząca powiat leszczyński z Wolsztynem, ten odcinek powiedzmy w okolicach Moch, potem granica województwa leszczyńskiego. No i czekamy na kwestie związane z dwoma najważniejszymi dla nas inwestycjami drogowymi, to jest obwodnica Gostynia i obwodnica Kościana. Według zapewnień pana marszałka obwodnica Gostynia ponad 100 milionów złotych jest taką priorytetową. Natomiast co do Kościana są pewne wątpliwości. Myślę, że tutaj znowu samorządowcy będą prowadzili różnego rodzaju naciski. Myślę również, że przy współudziale radnych sejmikowych, aby ta droga też znalazła się w planie inwestycji. A jak sojusz ocenia cały budżet? Ja powiem w ten sposób. Ten budżet
no jest na miarę tego, jakie są możliwości. Oczywiście można byłoby te wydatki wydawać inaczej, dlatego że po pierwsze w tym budżecie mamy o kolejne 28 etatów więcej, czyli zwiększa się administracja. Kolejne 500 tysięcy chcemy wydać na modernizację jednego z pomieszczeń, na salę sesyjną, co jest dla nas śmieszne. 500 prawie 30 tysięcy złotych wydajemy, aby kolejną salę adaptować na cele sesyjne, ponieważ ta, która została przygotowana, nie spełnia wymogów sesyjnych, dlatego że oczywiście jest jako dobra, jako sala na konferencję, na, powiem nawet kinową, natomiast jeżeli tam koledzy radni usiądą, to w ogóle nawet nie ma możliwości wyjścia, dlatego że trzeba się przepychać. Jak ktoś rozłoży powiedzmy swój laptop czy tablet, to po prostu to widać jak rządkiem od środka. Wszyscy muszą składać fotele, żeby ktoś mógł wyjść. Natomiast wydaje się, że lepszą rzeczą byłoby, gdyby ewentualnie można było zmodernizować obecną salę poprzez wyjęcie jednego, dwóch krzesła, żeby więcej przejść zrobić. No, Urząd Marszałkowski chce wydać kolejne 500 000, a to jest niesamowita awantura. Mówię, 28 etatów więcej. Nie ukrywam, że jeśli chodzi o drogi, to głównie są to drogi regionu pilskiego. Powiem, według naszej oceny ten budżet mógłby być lepiej skonstruowany, olbrzymie wydatki są na administrację. Najprawdopodobniej wstrzymamy się nad głosowaniem. A czy budżetem. Pan jakieś wnioski składał? Nie, na razie nie składaliśmy żadnych wniosków, dlatego że one po prostu wymagałyby cięcia w innej, powiedzmy, innych wydatkach. Natomiast nie było również propozycji ze strony naszego regionu. Ja mówiłem, że czekam na ewentualne propozycje, natomiast dla nas priorytetem są drogi. Drogi są możliwe dopiero wtedy, kiedy Urząd Marszałkowski przygotuje projekt dokumentacji. Nie mamy tej dokumentacji, w związku z tym nie ma możliwości zrealizowania niektórych wydatków. Na tej sesji pojawi się temat kopalni odkrywkowych? Tak, jako klub SLDUP zgłosiliśmy projekt uchwały, w którym to protestujemy przeciwko tej białej księdze, która pojawiła się, która mówi o tym, iż na terenie Wielkopolski, głównie w naszym terenie biskupizny, ma być budowa kopalni odkrywkowej, no ale również pojawiły się informacje, że księga ta zawiera również treści dotyczące tego, aby ta kopalnia sięgała pod teren Poznania, co oznaczałoby między innymi zagrożenie dla ujęcia wody dla okolicy Puszczykowa, Mosiny. W związku z tym chcielibyśmy, aby sejmik zajął negatywne stanowisko do tej białej księgi i również oprotestował budowę kopalni na terenie Wielkopolski. Jest koniec roku. Jak zapowiada się przyszły rok dla sejmiku? Będzie pracowity? Znaczy, jeśli chodzi o sejmik, to oczywiście będzie on pracował według swojego rytmu, dlatego że mamy zgodnie z harmonogramem 11 posiedzeń, co miesiąc posiedzenie sejmiku, jednocześnie posiedzenia komisji w każdym miesiącu przed sesją. Oczywiście kwiecień to i maj największy okres pracowity dla komisji rewizyjnej, bo przygotowanie absolutorium dla ustępującego zarządu, ono będzie już uwzględniało m.in. kontrole sejmikowe, które miały miejsce w roku 2015 i będą się toczyły na 2016, a więc kwestia dotycząca szpitali wielkopolskich, która zakończyła się, jak przypominam, wnioskiem do prokuratury. No, teraz jesteśmy na kontroli kolei wielkopolskich. Pytanie, czy tam jakiś kwiatek będzie, czy nie będzie, no i na pewno będzie rzutował na ocenę samorządu. Mamy grudzień i to jest nasze ostatnie spotkanie w 2015 roku. Panie Wiesławie, czego Pan życzy mieszkańcom Leszna, mieszkańcom regionu, mieszkańcom Wielkopolski? Znaczy, powiem tak, po pierwsze stabilności sejmiku, dlatego że jak wiemy, są różne, powiedzmy, informacje docierają, że koledzy z PiS-u próbują zmieniać koalicję na PSL. Co prawda dzisiaj osobowo jest to mało prawdopodobne, dlatego że oczywiście gdyby do takiej koalicji doszło, no to jest to 20 radnych. Pozwala to odwołać przewodniczącego, ale nie pozwala odwołać marszałka województwa, bo przypomnę, do odwołania marszałka potrzeba 24 radnych sejmiku. Przede wszystkim chciałem życzyć wszystkim mieszkańcom zarówno regionu leszczyńskiego, miasta Leszna i województwa wielkopolskiego zdrowych, spokojnych świąt, spędzonych w atmosferze rodzinnej. Przede wszystkim zapomnienia o kłopotach, odpoczynku, zdrowia. No, wyłączenia telewizora z polityki, dlatego że to, co obserwujemy dzisiaj, to rzeczywiście jest dla niektórych męczące, ale trochę dziwne to, co się po prostu dzieje, więc przez te święta zapomnienia o polityki, a cały rok 2016 życzę, żeby był rokiem lepszym niż rok 2015, aby ci, którzy nie mieli pracy, tą tacę znaleźli,
aby każdy mógł znaleźć, powiedzmy, w tym roku 2016 coś dla siebie i chwilę spokoju. To pan wyłączy telewizor w święta? Znaczy przełączę go na jakiś program rozrywkowy. A święta w rodzinnej atmosferze? Tak, święta w rodzinnej atmosferze, spędzam je w domu, w Lesznie, chwila odpoczynku, ciągle jestem poza domem, małżonka również pracuje, więc syn przyjedzie ze studiów, więc będziemy spędzać to w rodzinnej atmosferze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.